Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Sheng 2! Oh, ta muzyka to rozkosz na uchę. Właśnie jak się rozkręca! Tak jest, druga część przygód naszego koleżki Roberta Torresa, a.k.a. Shenka, który w tej części nie walczy z jakimś kartelem w Hiszpanii czy innym Meksyku. Jezu, jak kocham tę muzykę z tej gry! Czemu jeszcze nie ma trójki? Tylko teraz nawet jakiegoś państwa, które jest albo pod okupacją, albo walczy z takim mega tyranem. Ale czego on tam konkretnie szuka, to przyjdzie nam się dowiedzieć. Są jakieś medale, a czyli po prostu są to achievementy. Nie mogę się powstrzymać, musiałem tego posłuchać do końca. Survival, to jest, no, sama nazwa mówi, co to robi. Rozpocznijmy kampanię fabularną. Też jest normal, jest hard, ale rozpocznijmy na normalu. W razie czego czeka mnie drugie tyle odcinków, tylko że z harda. Proszę, proszę, tego nie wiedziałem. Na start mamy maczety. Okej, okay, najszybsze, bardzo szybkie. Knockback. Na 2/3 powiedzmy. I no, damage taki sobie powiedzmy. Slice them and dice them with this pair of razor sharp instruments of death. No, dość ciekawy i praktyczny opis maczet. Zobaczmy, plus 10% damage'a do średnich wrogów i plus 2% do małych wrogów. Aaaa, okej, okay. Co my tu mamy dalej? Broń dystansowa, noże do rzucania. Damage, speed i stun na takim samym poziomie. Oooo! Domyślna czy tam bazowa broń Shenka do zadawania czy do bicia na dystans. Pistolety, shotgun, okej. Okay. Nie tego się spodziewałem. To jest totalnie coś nowego. O! Mołotow, mina czy granat. A dla testu weźmy mołotowy. Jeszcze outfit mogę nawet zmieniać, ale fajnie. Oczywiście outfit to muszę sobie jak ukończyć grę. Najprawdopodobniej, żeby jakikolwiek zdobyć. Dobra, rozpocznijmy w takim razie. Gro, powiedz mi, o co tu chodzi? No, tej sylwetki nie można z niczym pomylić. Stop right there. Take my money. This is all I have. Look at this clown. Ach, nóż ostry do granic możliwości. Okej, okay, no, normalnie mamy pod tym. Okej, okay, gościu się świeci, chyba jak ma... Ty jakieś punkty mi tu nalicza w ogóle, nice! Okej, okay, pod kółkiem normalnie. O, pięknie! To już totalnym przypadkiem, ale nawet, że się udało. Padł? Nie padł? Padł. Dobra. Teraz nie punkt jakiś nalicza w ogóle, kurde. No ale oczywiście, no, gra się dokładnie tak samo.
O! Okej! Okay. Chciałem zrobić unik, a zrobiłem naskok. O ty, nieładnie. Ej. Dobra, czyli granaty czy tam... Broń są dalej tam, gdzie były. Tu jest chwyt. O! Nie ma uniku? A, dobra, unik jest pod prawą gałką! Świetnie! Magnus, prezydent z sercem. Kurde! O Boże, prawe, nie lewy bumper i się wystrykałem z molotowów. Ajajaj. O kurde, widzieliście, jak typa złapałem? Nawet pod siebie mogę tym rzucić, świetne! O, nice! Wziąłem właśnie pałę od typa. Dziękować. No i pięknie. Ja zbieram złoto? O, jakieś większe leczenie chyba było. Co ja teraz zbieram, kurde? Złoto? No, oczywiście, czaszeczki zostały. Okej, okay, pod triggerem jest kontra. A, pała jest na broni ciężkiej, dobra. Co zrobił? On wziął tę pałę, wsadził do paszy i kopniakiem dokończył! Jakie to było piękne! Jakie piękne i cudowne zarazem! Jakie to było cudne! Czekaj, pod siebie. Dobrze! Jezu, te skoki! Chyba za młody będę chciał skakać z tymi, no! Ej, no ja teraz się wspinę to po drabinach, powiedzmy, że prawie normalnie. O! Okej, wywiad rebeliantów. Mogę to sprawdzić? Nie, chyba teraz nie mogę. Dobra, go. Ej, ale na niezły upgrade zaliczyła. Cała sterowność praktycznie. To ja ci dam. No chodź. No to się średnio udało. Ej, serio mogę? No! No, tylko oczywiście jest za twardy, żeby tak po prostu na niego to zadziałało. O kurde! Aj, padłem! Dobra, dobra. Try again! No oczywiście, że try again! Nie popisałem się tam kompletnie. No, chodźcie tu bliżej. No, nie do końca wyszło po mojej myśli, ale... Nawet, że nieźle poszło.
nawet Sowka z tym skokiem, widzieliście to? Sweetaśnie! Poszło o wiele lepiej niż za pierwszym razem. Thank you. You may need this. Yeah! Shanks Signature Weapon. No ciężko się z tym nie zgodzić. Okej, okay, i co, mamy ją teraz z tym? Mamy! A, i tutaj też na krzyżaku chodzę, tutaj nie ma zmieniania. No to troszkę boli. Bo myślałem, że będzie jak w jedynce zmiana broni podczas, ale jednak nie. Tutaj co sobie wybiorę, z tym będę musiał grać. Ty, ale czekaj, tam mam w ogóle możliwość skontrowania tego, chyba tego strzału. To kurde, będę musiał sprawdzić następną taką akcję. Okej, okay, dziękuję. Too easy. Oh, nice! Ej, tego nie było w poprzedniej części. Nie mogłem wykorzystać głupoty przeciwników, no nie w taki sposób przeciwko nim. Ale ta animacja jak pięknie szła, widzieliście? Ej, bo ja zasknę. Płoncie! O nie! No to sobie popłonęli. Kurwa, jebany. Czemu zeruje ciągle ten poziom? O! Dawaj, dawaj, skacz tak jeszcze raz. Jeszcze ten podpis juicy! Tak, yes! Mogę chwycić typa dalej! I sam się zmieliłem, nie wierzę! No to troszeczkę zabolało. Tak, tak, subcio. Na dół. Ale jak to jest cudowne. Tak cudnie brutalne. Tak w mojej, tak przeze mnie uwielbiane. Ja uwielbiam w grach takie rozwiązania. Wykorzystać otoczenie przeciwko przeciwnikom. Okej, okay, mogę używać przeciwników, kiedy ich chwycę. Aha, tak, granaty zamiast mołotowów, ale mam jednego mołotowa za dwa granaty, to poproszę. Co dobra do kontroli tłumu. Jezus, nie to. Dobra, granaty się skończyły, ale za to będę mógł chyba wrócić po tego. Jak on ich mucił! Ty potalnią też mogę? No oczywiście! Dajcie tylko, da się skontrować. Jakie cudowne! Siema! Mogę? No mogę! No to wracamy się, bierzemy mołotowa, nic się nie będzie marnowało. Ale to było piękne. Przecudowny, taki krzmotnięci tymi patelnią prosto w mordę. Okej. Okay. Razor's Bio. Okej, okay, a to kto? O! O, to o, to ten! Boss? Tak?
Jezus, jak tu ciągle tym triggerem unikać, a nie tak jak powinienem. Dobrze. Oj, chwycił mnie! O, pięknie, przerwałem mu. Mogę go chwycić! O kurde, jaka animacja! Tego nie było! Kolejna nowość, to lubię. Dalej tniemy. Znowu się nie popisałem. Ale hello, mamy Grenados! Tylko bierzemy to. Okej. Okay. Nie to. Dobrze. Dobrze. Aj, niestety po klacie. I dostaję ponownie. A na szczęście idiota ma za sobą leczenie, które mi jest jak najbardziej na rękę. Dziękuję. Backflip zrobiony w trakcie doskoku po tego. Stary, twoja głupota mnie aż zadziwia. Naprawdę. No dawaj, tak mało brakuje! Jest! Mamy go! Z bani! Ohoho, ale przepiękna egzekucja! Cool guys don't look at explosions! Jakie cudo! Crazy stuff you pulled there. You part of the rebellion? What rebellion? The rebellion against Magnus's new army. The new army was supposed to eliminate cartels, but they just seem to be taking over where the cartels left off. Drug smuggling, kidnapping, and now murder. We stand for freedom! We will destroy the radical religions. And crush this plague upon our land! And it's no use. You only have a few months, General. I have an idea. Też wiem, kto jest głównym złym przynajmniej. Nice. No, dość długo jestem... Jak bardzo jestem w tyle, jestem ciekaw bardziej. Jo, zróbmy sobie jeszcze jedną misję, to jest co dalej. Jakiś młot będę miał! O kurde. No, zostawimy przy pile. No to nie mam nic innego. Granaty. Motowy chyba dalej teraz wypróbować. Granat i motow mają podobne działanie, ale motowy przez to, że jest to mołotow, a nie granat, to po prostu ten ogień się utrzyma trochę dłużej i może zapalić więcej ludzi. So, you finally come home. We got worried when you just disappeared. Karina. Shank, we need your help. Join the resistance. You're in the resistance? At least I'm doing something. I don't do causes. I'm only here to see Elena. Since when did you care? Since now. So which one of you cockroaches killed Razor and torched our camp? Okay then, I'll just return the favor. Oj, stary, wybrałeś sobie złe miasto. Bardzo złe miasto.
No, weźmy pałę w sumie. You may need this. No, wróciły szybko. Dobra. Sweet. More objectives? O kurde, nie zauważyłem! Kurde, jakiś objective się pojawił, nie zauważyłem, co mam, co mam zrobić. Pałą po mordzie. Magnus Rice. Dobra, kolejne dane wywiadowcze. No, ale widzę umiejętności, które zgadną obce. A, jest opcja, dobra, jest dalej ta opcja, żeby strzelać, tylko niestety nie za długo. Nie jest jak w tym, jak w jedynce. Uhuhu, nice. Jest jak w jedynce, że mogłem tak momentalnie sobie... Sweet. Jest jak w jedynce, że mogłem sobie strzelać w jedną... O, mogę komuś pochodnie stać w pysk? Jak tak, to chętnie. Nic jak więcej, że mogłem komuś od razu, wiecie. Nic jak więcej, że mogę strzelać do przodu, to się w dwa kierunki naraz. O, jakie piękne combo! O, czemu znowu kark? O, sweet! Tutaj. O, Elena! Czyli ta babka, którą Shank chce znaleźć. No, nie, zejdź! A, kurde. Myślałem, że to będzie, że to wybuchnie, ale nie. Yeah! Hello, man! Ja wintrze! O nie, proszę! Nie drop klatek, proszę! Nie w takim momencie, nie lubię tego. Sobie dobrze, ale nawet dobrze, że teraz, a nie w trakcie walki z bossem. To byłoby trochę gorsze. Już, uciekać mordy. Jeszcze możecie. Dobra, po dachach. Perfekcyjne wykorzystanie otoczenia. W dół czy w górę? Spróbujmy w dół. A proszę, coś tu mamy. O, Infernos Bio. Okej, nie ma teraz spinania się nożami po ścianach. No chyba, że musi to być jakaś konkretna ściana. Ale Inferno to będzie chyba drugi boss w grze i dokładnie ten gościu, który właśnie zaczął tutaj palić wszystko. Co? Widzieliście, jak on tego typa złapał? Z jego łatwością? Nie, no dawaj, chcę zobaczyć tę kontrę. Chyba nie będzie. Okej, to jest lepsze, to było lepsze. O wiele lepsze. You have it in you to
be a leader, but remember, I won't always be there to help you. Elena. While you were getting drunk, Magnus's thugs took her away. You can catch the 10 o'clock bus out of town. Not this time. I'll find her. Okay. Let's go then. Jezu! Kurde! Mówię, będzie mi się mylił. Ja teraz chcę unikać czegoś triggerem. Przez tak długo grałem. W jedynkę. Bo w dwójkę nie grałem nigdy. Kurde, jak chciałem counter zrobić. Tak, jesteś ziomek twardy? To dawaj. No. Raz się kontra siądzie, a raz nie. Bieremy łopatę. Elo. Od razu leczenie. Dużo leczenia. Okej, okay, mocny, ale i ociężały atak z góry. Albo mocno od dołu. Stary, ja też mam mołotowy. Dobra, jestem leciutko przed tym, jak mnie przerwało. Głupi, ja oczywiście myślałem, że gaś tak totalnie zgliczowała, ale nie, po prostu normalnie najważniejsze się zrobiła klatki. No, ja myślę, że się zacięła, no to po prostu wyłączyłem ją, no i... Cały level poszedł do nowa, no ale trudno. Jakby za głupotę się płaci, nie? No kurde, kontra miała być! To za czyste złamanie karku. Nie tak słyszalne, ale wygląda świetnie. O, tego trzeba w pierwszej kolejności zdjąć, bo będzie nawalał tymi mołotowami. Wiesz, co jest piękne w kontrze w tej grze? Ona jest momentalnym zabójstwem przeciwnika. Sweet. Weź łopatę. Znaczy tylko poczekać poczekać, jak widzicie kontrę, od razu widzicie gościa tak, wciskacie od razu na kontrę. I gościu od jednego strzała zginie. Elena! Shake. Śmiej się, śmiej! Ostatni będę się śmiał ja. No chyba, że gościu mnie spali na wiór. Wszystkie granaty, świetnie. Dawaj. I zdążyłem. Ocięty. O nie! Kurde, było to być unik. Ale mam full HP przynajmniej. No albo mógł się po prostu schylić. Debil. Dzięki.
Bierzemy go! Ale co, on se pali, a po prostu wchodzą na plecy i go tle dalej! Aj! Oj, 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 oj! Szybki browar. Czekaj, czy mogę go kontrować? Jestem ciekaw, naprawdę. No kurde, i zaś miałem opcję spróbowania i rozmagowałem. Drugi raz. No. Już wolałem to skoczyć w taki sposób. Like a badass po prostu z tego ognia wyszedł, nie? Hey Shank! Hop in. I know where they're taking them. Nawet nieźle. Dobra, dalej. Kolejnej... Nie będziemy kolejnej misji wykonywali. Jeszcze. Na dwa odcinki... Znaczy na dwa. Na jeden odcinek myślę, dwie misje wystarczą. Ale sprawdźmy jeszcze to info rebeliantów. Dobra. Bajor Azora. Należy do milicji. Prawdziwe imię? Raymond Zorbel. Urodzony 30 czerwca 69. Przynależność milicja. Porzucony jako dziecko, Raymond, czy Raymond aka Razor, został wychowany przez gangi uliczne i stał się brutalnym enforcer, wojownikiem, wysłannikiem, no, coś ten deseń, no. To nie ma słowa znaleźć, ale wiecie mi, o co chodzi. Dołączył do milicji, kiedy Magnus przejął San Lucas. Rose to Power? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Aha, dobra. Jest potężny dzięki swej niezwykłej posturze. Jego techniki przesłuchań są wręcz legendarne. Został aresztowany za jego częściową... A nie, za udział w niesławnej masakrze Orlanowej z 88, ale później został zwolniony due to mistrzostwo warunkowo? Coś takiego? Zobaczmy. Magnus Rice. Nie! Widzicie to? Magnus i Cezar na jednym tym! Nowy człowiek w mocy, Magnus. Ze starego prosto w nowe. Jakie to jest piękne! Ej, czekaj, czyli co? Czyli Magnus zajął miejsce Cezara, czy wykorzystał to, że Shank zabił Cezara, żeby umocnić swoją pozycję? Wow! Ale fajne połączenie na tej. Primo Zbio. Primo Cortez. Przynależność rebelianci. Lokalny mechanik Primo. Nocnymi porami kursuje busem między miastami. Jego bus jest w stanie ogarnąć Kessel Run, nie wiem jak to tłumaczyć, w mniej niż 12 minut. Chyba dobrze, tak myślę. Bio Eleny. Elena Carlos. Urodzona 22 marca 45, czyli lekko tylko pół roku później skończyła się II wojna światowa, jak się urodziła. Przynależność rebelianci, wsparcie.
prowadzi sierociniec w małym miasteczku oraz... W sensie oraz, tak się nazywa miasto. Wychowała Corinę od narodzin. Wychowywała, czy gościła w swoim sierocińcu wiele sierot i uciekinierów, włączając Roberta Shenka Torresa, od kiedy skończył 12 lat. Czyli można powiedzieć, że Elena była, no, taką jakby jego matką trochę. Dlatego chcę ją odnaleźć. I Inferno. Alexandro De Leon. Data urodzenia nieznana, przynależność milicja. Młodszy brat generała Magnusa i jego emerytowany bodyguard. Stracił oko, kiedy uratował Magnusa przed próbą zabójstwa w 88. Inferno lubi poezję i długie spacery plażą. XD. Okej, co my tu jeszcze mamy? 2, 3, 4... A jeszcze tu jest o sierocińcu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chyba miejscówkach, bo to jest chyba koleś, tak mi się wydaje. 13 miejscówkach i 5 wpisów o postaciach. I tu widzę, będzie Corina chyba. Czekaj, kiedy ją znajdziemy? Sierociniec. Sierociniec świętej Katariny, czy Katryny, jest, znajduje się na... w East Endzie miasta i jest aktualnie domem dla sierot od czasów wojny narkotykowej. Otwarty, czy tam założony w 1912 przez katolickie... Boże, sieroty. Przez katolickie siostry zakonne. Jest teraz prowadzone przez Elenę Carlos. Oboje, Corina i Shank, żyli tam aż w pewnym momencie ich życia. Służy także jako safe house rebeliantów. Safe house, czyli kryjówka albo, no, taka, powiedzmy, miejscówka, w której mogą się schronić. Znaczy, dobra, nie, po prostu kryjówka. Po prostu kryjówka. Nie było tam, nie było nic dalej po kryjówce. No i dobra, to myślę, jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek. Tam oczywiście wytnę cały ten mój dojście ponowne. Level tracku nie spadł, tylko wzrósł, naprawdę. Cudne to jest. Ale okej. Finalnie żegnam się z wami, do usłyszenia w kolejnym odcinku z Shenka Dwójki, w którym zobaczymy, czy na pewno nie uda nam się tak szybko znaleźć Eleny, ale może bynajmniej wpadniemy na jakiś jej trop. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Cześć!